Bardzo drogi zakup, w moim przekonaniu w tej chwili niepotrzebny, na wyrost. No i to najgorsze, co może się firmie przytrafić. Jeżeli ona próbuje cały czas tak podbijać też serce opinii publicznej, że cała Polska czeka na Pendolino, no nie wiemy, na co czekamy. Na razie po tej serii wpadek jest rzeczywiście strach, co w grudniu będzie na torach.